Dzień dobry Państwu, nazywam się Malwina Pasternak. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w targach zdrowej żywności prosto od rolnika. Już zapraszamy Państwa w najbliższą niedzielę, czyli 10 kwietnia 2022 roku. W godzinach od 12 do godziny 16 przyjadą do nas najlepsi producenci wysokiej jakości żywności z tego tutaj terenu. Będziecie mogli Państwo zaopatrzyć się w wyroby typowo związane z Wielkanocą, ale i nie tylko. Będą to osoby szczycące się naprawdę wysokiej jakości żywnością, a głównymi organizatorami jesteśmy my, czyli serowarnia Lutomierz. Lutomierz 29 jest to adres miejsca, gdzie będą odbywały się targi. Odwiedzając nasze targi, odwiedzacie również szlak Smaki Dolnego Śląska. Jesteśmy jego członkiem już od kilku lat i godnie go reprezentujemy. Jest to uczta kulinarna dla wszystkich Państwa lubiących właśnie regionalne, wyjątkowe smaczki, właśnie charakterystyczne dla danych miejsc, czyli jak nasze sery. W naszej serowarni oprócz wyrobów nabiałowych znajdują się również przetwory owocowe i warzywne, które będą również dostępne podczas najbliższych targów zdrowej żywności prosto od rolnika. A szczególnie na stół wielkanocny zachęcamy do zakupu jajek u nas, masełka, które jest chyba najlepsze na śniadanie wielkanocne, oraz twarogi. Na przykład do pieczenia ciast, czy takiego wyrobu jak pascha, słodziutki, taki właśnie serek twarogowy. Na stoły myślę, że chętnie spróbujecie również naszą nowość, takie sereczki, takie serki w kształcie kuleczek, zrobione z ricotty, delikatne, bardzo przyjemne w zalewie olejowo-octowej. Wydaje mi się, że tym moglibyście swoich gości zaskoczyć. Żur, czyli tradycyjne wielkanocne danie w naszej tradycji słowiańskiej od zawsze, czyli kiszona, fermentowana mąka. U nas, proszę Państwa, dostaniecie doskonały zakwas na żurek z mąki pszennej, żytniej i owsianej. Taka buteleczka wystarczy Wam na zrobienie około 4-5 litrów porządnego, gęstego, smacznego żurku. Podczas targów będą dostępne oraz cały tydzień przed targami serowarnia będzie otwarta i zakwas będzie można sobie nabyć. Serdecznie zapraszam i codziennie przed Wielkanocą oraz na targi wielkanocne 10 kwietnia. Jesteśmy stałymi klientami serowarni. Uważam, że jest to jedno z bardziej urokliwych miejsc na takiej gastronomicznej mapie Dolnego Śląska, szczególnie tutaj okolic Kotliny. Regularnie przyjeżdżamy tutaj po twaróg. Nie ma sobie równych. Proszę mi wierzyć, że przyjeżdżamy tutaj 30 km tylko po to, żeby poczuć smak taki dawny dzieciństwa, nazwijmy takich prawdziwych serów, których już w tej chwili niestety nie ma. Ale tutaj w serowarni bardzo polecamy, a oczywiście raz w miesiącu na targi zdrowej żywności tu w okolicy. No nie wyobrażam sobie, że ktoś może przyjechać na Dolny Śląsk i nie pojawić się raz w miesiącu w serowarni. Także gratuluję dziewczynom za to, co tutaj robią.